No cześć, jestem Ziobie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Build Battle Team razem z Agu. Cześć! I kanał Agu macie w karcie, także zapraszam do niej bardzo serdecznie, a my od razu bez przeciągania zostawiamy łapki w górę pod tym odcinkiem. Haha, jeśli wam się spodoba, pamiętajcie, żeby to zrobić po prostu. A my zaczynamy Build Battle Team. Okej, w takim razie mamy screw, czyli chyba wkręt, nie jestem pewien. A, nie wiem. Wanna albo kąpiel, chleb, duch i zamek. No niestety mimowolnie chyba duch. Oj, duch może być, szczerze mówiąc, bo ducha można zrobić takiego strasznego. Możemy zrobić takiego człowieka pod prześcieradłem, jak myśl. Ej, to było śmieszne w sensie, całkiem. Że robimy postać, która jest widoczna, że można wlecieć taki. Ale pytanie, czy z dziurami ten prześwitujący. To jest spoko, to jest jak najbardziej spoko, tylko właśnie poczekaj, musimy zacząć planować tą osobę. Super, fajny pomysł, bardzo mi się podoba osobiście. Zróbmy też taką osobę taką typową. Ja zacznę budować taką jakby ściankę ducha, jakby wiesz. Jak ściankę ducha? Ty, to jest, to będzie przód. Tak, ale to poczekaj, bo może zbudujesz... najpierw zbudujmy postać pod spodem, tak żeby dało się tą postać, żeby była widoczna. A nie lepiej dopasować jakby rozmiary prześcieradła, bo wiesz, bo on musi mieć takie dziurki na oczy czy coś w tym miejscu. No tak, ale to sobie zrobimy w takim razie tak, żeby najpierw zbudować tą postać, która będzie pod spodem, nie sądzisz? Myślę, że będzie całkiem fajnie, jeśli zrobimy sobie taką postać. Ale to już do tego, co zbudowałam, bo zobacz, tutaj przynajmniej kawałeczek będziemy mieć. No ale patrz, ja zacząłem tutaj obudować tą postać, no. No ale dobra. Zobacz, ile okay, masz zbudowane tyle. Zaczekaj. Przez chwilę nie buduj, ok? Dobra. Zróbmy tak. I spróbujmy na razie przebudować tą postać, tak żeby ona miała jakiś rozmiar, bo wiesz, ty zbudujesz to krzywe albo coś, albo w jakimś dziwnym, krzywym rozmiarze. A ty widzisz, że przywiązałeś się do tych kolorów takich, jak ostatnio. A nie wiem, no to teraz inne weźmy w takim razie. Niech nie, będzie. No mogą być takie. Dobra. Nie martw się, ziom. Zróbmy tak. Słuchaj, zbudujemy sobie tutaj tą postać. I teraz ta postać będzie tutaj otrzymała sobie to prześcieradło nad sobą jakby. W ten sposób. To trzeba byłoby zrobić tak, żeby dało się tam wlecieć, no sposób, właśnie. Żeby jakoś było widać, że to jest jednak taka postać. I właśnie chciałbym to zrobić, ale jak to zrobić, żeby ona była na tyle widoczna, żeby ludzie wlecieli i zdążyli wlecieć w te zrobić 10 sekund dziurę. Oceniania. Może zrobić dziurę gdzieś. Jakby to zrobić? Tutaj zróbmy tak. Tutaj o, zrobimy dłoń też taką dość wyraźną. Zaklejmy ją tutaj za pomocą kwarc bloków. O, w ten sposób. Dobra. I teraz tak jak tutaj będzie głowa. Tak jakbyśmy sobie ją postawili o, w tym miejscu. Zróbmy sobie tą ładną głowę, taką typową głowę najlepiej. O, tak. Czekaj, bo ty robiłaś wcześniej tą głowę i robiłam ją. Nie wiem, chyba tak to było? Bo, nie wiem, no powiedz mi pomóż w takim razie. Ale możemy zrobić tak, żeby kawałkiem było wystawała ta postać, wiesz? No nie. Ej, zróbmy tak, żeby po prostu... No właśnie, poczekaj. Zaczekaj z tym prześcieradłem, powiedziałem Agu, bo teraz zaczyna się robić problem. Ty zaczynasz obudowywać to, czego jeszcze nie mamy zbudowanego. Widzisz? Dobra, masz rację. Spróbuj zrobić tak. Weź tą twarz dokończ, bo ty budujesz twarze zazwyczaj. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało. No, w sumie dobrze to zrobiłeś. Ja tak spontanicznie to robię, tak. Zbudujmy faceta z krótkimi włosami, bo żeby te włosy też tam nie robiły to, za dużo bałaganu. Włosy tam, co, brązowe? Okej, okay, no takie. Aha, tego koloru. Inny kolor, dobra. Tak, dobra. Zrobimy je tak. Tylko tak, wiesz, warto zrobić tą grzywkę jednak tak, bo ona tak lepiej wygląda. Ale pamiętaj, że jego grzywka będzie pod prześcieradłem. To nic, ale mimo wszystko lepiej wygląda, jak postać ma grzywkę. Okej, okay, to zróbmy wtedy tak. Wygląda... No i spoko, grzywka jest spoko, super. Tak, 3D tutaj, o, mamy tą japę. Zmieniłaś tu kolor? Bo nie widzę, czy to jest zmienione, czy nie. W sensie, zbudowałam ten kolor, tak. Okej, okay, no. Dobra, no to jest spoko. A ogólnie można by zrobić jeszcze taki fajny myk. Jeśli tutaj zrobimy tak i postawimy tutaj płytkę kwarcową, to można zrobić taki efekt takiej otwartej gęby z takim uśmiechem, o. Albo tak, na przykład. O, nie wiem. Nie. O, tak, patrz! Patrz, jak to wygląda. Uuu, on robi takie specjalne. Okej, okay. A to trzeba będzie wyciąć dziury w tym prześcieradle. No, zaraz robimy. Dobra, trzeba to prześcieradło teraz zacząć robić, tak żebyśmy mniej więcej go obłożyli, ale tak, żeby dało się zrobić otwory i żeby było widać gościa w środku, że on tam się znajduje. Mam nadzieję, że ludziom się spodoba ten pomysł, a wy piszcie oczywiście w komentarzach, czy wam się podoba to, co robimy mniej więcej. No i jeśli wam się podoba, to oczywiście pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę tutaj. Tak, dokładnie. Ej, znowu nam ktoś partikle postawił, pamiętasz? Co jest grane? Zobacz, kurczę. Coś dziwnego. W poprzednim odcinku mieliśmy dokładnie tą samą akcję i tak się zastanawiamy teraz, o co chodzi. No patrzcie, właśnie. No, szalone. Tutaj o, takie duże dziury zróbmy, duże, takie wiesz, by 2x2. Dobra. O, takie właśnie, takie smutne. Okej. Ten typowy taki teraz smutny, duchowaty, duchowata dziura taka, nie? Okej. Okay. Taka smutna, duchowata dziura? No, taka wiesz, taki, bo on ma te zawsze smutne oczy duch, jeśli masz ducha.
Okej, okay, i nie możemy za nisko zrobić tego prześcieradła. To też jest ważne, tak żeby ludzie zdążyli wlecieć pod spód i zobaczyli, że tam jest ktoś, kto trzyma to prześcieradło. Tak zrobimy. W sumie trochę mogłam zrobić za blisko, tak myślę teraz. Ale mówię, pomysł super rzuciłaś tak naprawdę i mi się mega podoba. Dobra, z tej strony można by trochę skrócić to prześcieradło, o tutaj. Że tak o zrobimy. Tutaj dziury trzeba byłoby pozakrywać. No, to trzeba by pozakrywać tak. O, ty szybciutko. Zróbmy tak, żeby ono było takie, wiesz, nieregularne. Tak jakbyś narzuciła rzeczywiście prześcieradło na kogoś. Tak, o, z tej strony też, o tak. Wiesz co, spróbuję mu, w sumie na głowie muszę mu oprzeć, bo jakby to prześcieradło musi mu się opierać na głowie. No, ale to tak, wiesz, tak pirazy drzwi można zrobić. Okej, okay, i to myślę, że to wygląda naprawdę już całkiem fajnie. Co my możemy tutaj jeszcze dodać ewentualnie do takiego ducha? No, można spróbować trochę nadać kształt tego prześcieradła, taki bardziej... Ale patrz, już jest spoko, bo jak się wleci pod spód, to już widać, co się dzieje, nie? I już widać tego... jest prawdziwy duch. Tak, ale to jest super pomysł, kurczę, naprawdę muszę ci po prostu tak pogratulować pomysłu. Pomysł nie jest prześwietny. Ale jakoś ostatnio rzeczywiście te pomysły mamy dużo ciekawsze niż kiedyś, jeśli chodzi o bildy. To prawda, to prawda. I wy również, słuchajcie, jeśli uważacie, że to był fajny pomysł, to tak jak mówiłem, zostawcie po prostu łapkę w górę. Dobra, jeśli ktoś wleci pod spód, to już myślę, że będzie zachwycony, bo od spodu wygląda to naprawdę nieziemsko, jak zobaczysz. No, mi się to bardzo podoba. Fajnie. Wiesz co, tylko pytanie, czy da się oczami mu wleć? Da się. Da się, okay, bo tu masz tak 2x2. Widać to. Tak, i nawet jak wpadniesz, to zobaczysz od razu, o co chodzi. Dobra, to jest sznos i co my moglibyśmy jeszcze zrobić takiego mrocznego? Podłogę zmieńmy na podzol, on też jest taki mroczny. Noc. Nie, bo będzie za ciemno, wiesz, takie mam wrażenie, tak. Także to sobie darujemy, ale zrobimy sobie podzol na podłodze, on będzie taki bardziej mroczny, straszny. Te cząsteczki mnie tutaj doprowadzają do szaleństwa, po prostu. Nie martw się, nie myśl się. Wiesz co, teraz tak myślę, że tutaj są ręce i można byłoby jednak cofnąć o jeden, tak jakby wiesz, tutaj przy rękach jest... W rękach jest to prześcieradło jakby trochę wybrzuszone, nie? Mhm. Ale tylko przy rękach. Czyli tutaj o, zrobisz takie o jeszcze wklęśnięcie drobne. W tym miejscu właśnie. Tak, tak, tak. I tak tylko o zostawimy już w tym momencie. Żeby było widać. Chociaż wiesz co, mnie zastanawiało, czy nie lepiej byłoby to zrobić jednak tak jak było, dlatego, że było wtedy wyraźnie widoczne, jak się wleciało pod spód. No dobra, to tak zostawmy. I tak jest chyba spoko już. Nie, 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 właśnie nie. Właśnie zróbmy tak, żeby tam był taki oczywisty wlot do tego, pod spód. Dobra, słuchajcie. Pomysł według mnie jest prześwietny. Możecie właśnie, tak jak mówiłem, napisać, co o tym sądzicie, czy zrobilibyście lepszego ducha, albo co byście zbudowali na ten temat ducha. Za 20 sekund się zmierzymy z innymi. Pewnie zobaczymy, jak ten... Spodziewałabym się dużo gastów, tak powiem ci szczerze. Na pewno, ale też myślę, że może być, może to nie być nasz totalnie oryginalny pomysł. Na pewno ktoś już wpadł na coś podobnego. Zobaczymy, czy tym razem... Zobaczymy, czy tym razem ktoś tak samo zbudował jak my. Uwaga, 3, 2, 1 i zostawiacie łapkę w górę. Jest, teraz. Ja zostawiłam, a wy? O, kurczę. Musicie napisać. Dobra, jesteś pierwsi. Zaczynamy, no kurde, to jest najgorzej, jak jest się pierwszym, bo ludzie oceniają zawsze strasznie pochopnie to, nie? To jest takie... Kurczę, dużo pupów widzę strasznie. Dlaczego? Bo ludzie nie wlecieli pod spód i nie zobaczyli tamtego gościa pod spodem. No to jest. A to jest właśnie takie. Nie, ojeju. No jest okej, okay, no bo jest na temat. Kurczę. Mam nadzieję, że ludzie tam pooceniali w miarę okej, okay, ale też dobra. Jest na temat, chociaż tak średnio. No, no ja tam pup, szczerze mówiąc, nasz, bo mi się to nie podoba. Na nasz budynek, znaczy na naszą budowlę, no to jest takie naprawdę kiepskie. Właśnie to jest to, bo ludzie nie spojrzeli tam pod spód i to, ja się obawiałem tego właśnie. No, okej, jest Pac-Man, jest duch. Kurczę, ale jestem zły teraz, muszę powiedzieć, wiesz? Ja też, bo po prostu to, że byliśmy pierwsi, trochę nam zepsuło, podejrzewam, opinię. Ale wy możecie dalej ocenić. Jakiś duch, czy coś? Ja daję puf, bo dla mnie to nie wygląda jak duch. No właśnie, nie ma za bardzo samego ducha, chociaż miał być taki, wiesz. Możecie oceniać, kto według was zbudował najlepiej. Dokładnie. Wy zobaczycie jakby wszystkie rzeczy łącznie z naszymi pomysłami. No, dokładnie. Okej, okay, tutaj jest jakiś duch, a tutaj jest ktoś, kto biegnie i ucieka przed duchem, przerażony. Fajnie ucieka, tak. Spoko, wiesz, ręce tak. Z tyłu. Ja daję okej. Okay. Ja też daję okej. Okay. Spoko pomysł całkiem. Bo duch jest słaby jednak. Słaby jednak. No i tutaj ducha brak w tym miejscu. No i to jest właśnie pub, bo ktoś nawet nie postarał się, żeby zbudować ducha, tylko zespołu nowego. Dokładnie. Kasta. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy ducha przerażonego, takiego albo przerażającego bardziej, nie? Przerażony duch to tak, no, tak trochę nie bardzo. W sumie ładnie wygląda całkiem nieźle. No, uwaga. Zobaczmy. No tutaj też jest chyba, a tu też nie jest narzucony? Nie, tutaj jest pusty nie, pod spodem. Jest po prostu duch, no jest okej, okay, no. No tak wygląda, jak takie prześcieradło w powietrzu. O, to jest ciekawe, pomysł, to jest fajne, bo jest takie... wykorzystane jest szkło, że jest przezroczyste. Ale właśnie patrz, to jest temat, którego ludzie tak nie wykorzystali. Nie ma takiego fajnego motywu tutaj no, nigdzie. No, prawda. No to kolejny, no też masz ze szkła i trochę. I świece. No ale no, jest tak średnio zbudowane, tak właśnie, szczerze powiedziałeś. Właśnie mało, nie? I wiesz, kurczę, no nie chciałbym tutaj mówić, że nasz jest lepszy, bo to też taka trochę pycha. Ja uważam, że nasz jest ten lepszy. Jest spoko, ten jest śmieszny, ale o, ten jest taki... słodki.
Ja dam tutaj głód też właśnie, bo mi się podoba właśnie pomysł na tego ducha. Jest bardzo prosty, ale przy tym tutaj ładnie zbudowany. Tutaj też mamy o jakąś cytoplazmę, czy jak to tam się nazywa w przypadku duchów. Nie wiem, no, to jakoś tam ja też daję głód tutaj, nazwę. Wiesz, bo jednak ktoś bardziej się postawił nad kształtem. No, a to takie, no, to szkło ogólnie, ono tak jakoś miernie wygląda, szczerze mówiąc, jak dla mnie, jeśli znaczy, chodzi o duchowość. To tak, ale jako duchowość moim zdaniem dobrze. Dziesiąte miejsce zajęliśmy i tak myślałem właśnie, że tak będzie, słuchajcie, bo ludzie zupełnie nie spojrzeli pod spód, żeby zobaczyć to, co my chcieliśmy im pokazać, no niestety, za mało czasu jest na ocenianie, powinno być tam odrobinę dłużej czasami, no, mam wrażenie, nie? To jest to, żebyśmy pierwsi zupełnie nie spojrzeli ludzie na to, że my mieliśmy tak naprawdę oryginalny pomysł. Dokładnie. W porównaniu do wszystkich tych innych pomysłów, które były takie, no, powtarzalne bardzo. Jak to zrobić inaczej, żeby ludzie po prostu mogli ocenić pierwszego zawsze tak samo jak innych, nie? No, i to jest to takie prawda. Słabe. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, zaczynamy już następną arenę. 5, 4, album laga, coś się przycina strasznie. 3, 2, 1 i zaczynamy. Uwaga. Dobra, mamy do wyboru autoportret, szczęście. Ankor to jest takie... kotwica. Kotwica, może być kotwica, ale nikt tego nie wybiera, widzę. Sushi, oczywiście, może słuchajcie. Może nie wie, że to jest kotwica. No właśnie, chyba tak, właśnie no, tak sushi? Chyba jest. No sushi, no. Dobra, no to co, robimy talerz sushi? Czy... myślę, że zrobimy deskę, bo deska jest ładniejsza, jeśli chodzi o sushi, co? Nie uważasz? Dobra. Zrobimy taką o deskę. Ja już tutaj przygotowuję... Co przygotowujesz? Ryżową oprawkę. Ale to poczekaj chwilę, no to najpierw zbudujmy tą deskę, zaplanujmy. Bo możemy zobaczyć, jakie rzeczy mamy do zrobienia, na przykład z takiego sushi. Mamy te typowe wałki ryżowe, obłożone czarną algą. Mhm. Jakie jeszcze mamy sushi na przykład? No są takie, że masz ryż na wierzchu i to są takie odwrócone wtedy. Czekaj, ja spróbuję zrobić, pokazać ci... Ja wiem, o które ci chodzi. Ale masz też tego, masz łososia na ryżu patrz, położonego. Zobacz, robimy taki dwukolorowy, taki, że w środku widzisz, wystaje ci jakby na zewnątrz. To może, wiesz co, zrób nawet go bardziej tak, żeby rzeczywiście wystawał na zewnątrz, tutaj w tym miejscu, no nie? Nie dobra, i mówię, tak jak mówiłem, możemy zrobić łososia na ryżu, to też jest taki typowy. Wtedy masz kawałek ryżu i na tym kawałku ryżu... Czekaj, bo to trzeba było, ale to pokroić na mniejsze kawałki, czy... Nie, to rób takie, to będzie niech już będzie ten mały kawałek, na którym dobra. Będziesz to miała. Tylko mówię, jakbyś pozwoliło mi zbudować deskę do końca, bo ale był wdzięczny. Ale nie musisz budować deski, bo jak robimy jakby w środku na dzień, no to właśnie, to może być... ale pytanie... Ile my tego zrobimy, bo chcemy, żeby ale to wyglądało tak fajnie. Ale wiesz, dlaczego ja tutaj zrobiłam tak, że to jest w środku? Dlatego, że wtedy możesz dać tutaj jakby półpłytkę, która jest pod spodem. No ale to jest bez sensu. Patrz, jak to teraz wygląda, szczerze. No wiem, wygląda no, ale... lepiej, jak wystaje na zewnątrz. Słuchaj, nie przykładaj się aż tak do tego jednego. Musimy zrobić ich więcej. Zróbmy więcej typów tego sushi. Musimy zrobić też te ładne wałki. Trzeba by zrobić nóż, który kroi rybę. Kołeczki. Takie rzeczy, można nie? Można zrobić również sos sojowy gdzieś. Ej, ale ziomek, nie rób pojedynczego takiego. No to podziel. No właśnie, czy mamy dzień, czy nie. No tak, ale... No patrz, postaw jeden obok drugiego. I czemu z płytek budujesz, a nie z bloków? Nie masz bloków? No nie wzięłam bloków. No dobra, okej. Okay. W każdym razie. Patrz, tutaj o, postaw dokładnie taki sam. Jego tak samo wypełni, też czerwonym i zielonym. Zróbmy to, kurczę, no nie mogę podnieść. Okej, teraz mam i teraz mam. Dobra, tak samo. Wypełnij je tutaj, żeby one były takie wypełnione. I następnie weźmy sobie jakiś taki... Dałoby się czarny był płytki, może jako taki czarny sezam, czy coś takiego się daje też, to możemy dać... Poczekaj, przesuń się, proszę cię, bo chcę tutaj zbudować. Albo okay. Zbudować... Takie o rulony zrobimy, co? Okej. Myślisz, że będą spoko? Tak, i też trzeba byłoby ryż chyba w środku dać tutaj, tak. Coś jest i ryż, no nie? Mhm, tak możemy właśnie zrobić. Dobra, zróbmy na więc... Na coś takiego? Aj. O, i super, kolorów. Super, nie, dobrze, jest właśnie taki czerwony i zielony. Czerwony oznaczający rybę, a zielony jakiś, nie wiem, coś, nie wiem, sos wasabi na przykład. Na przykład. Nie wiem. Słuchajcie, a wy napiszcie nam w komentarzach. Ogórek daje się czasami albo melona, może. Dokładnie. Dać. Napiszcie nam w komentarzach koniecznie, czy jedliście kiedyś sushi, a jak jedliście, to jakie jest wasze ulubione, co najbardziej lubicie. Dobra, nóż trzeba by zrobić, nóż, który będzie kroić. No trzeba byłoby też zrobić jakieś te... Pałeczki, no bo trzeba jeść. Oczywiście, to zaraz zrobimy, ale pałeczki można bardzo łatwo zrobić. Ale jak? Już rozerwane, czy chcesz je połączone jeszcze zrobić? Co? Już rozerwane? Nie, jak zrobić pałeczki? Jakbyś najłatwiej zrobiła pałeczki, powiedz mi. Ja bym zrobiła... loga. No nie, właśnie no z czego można zrobić najłatwiej pałeczki? Z deski? No nie, no co jest kształtem pałeczką taką do tego, do płotek? Jedzenia? No płotek, no oczywiście. No ale co, zrobisz pionowe pałeczkę? Pionową pałeczkę? Jak pionową pałeczkę? Aha, no, dwie pionowe pałeczki postawisz obok siebie, nie? Po skosie, żeby były jak najbliżej siebie. Weź dwa płotki.
No, może nie tutaj, no ziomek, ja tutaj rybę buduję. A, to ryba jest. No, tak właśnie, dobrze jakbyś tak, no, przyjrzała się. Bo to łosoś. I postaw jeden patch, postaw je w takiej konfiguracji. I one będą robiły ciebie zapałeczki w tym momencie. Widzisz? Masz? To wyższe je zrób. No, pociągnij je do góry trochę. To muszą być po skosie od siebie, no bo teraz będą się łączyć. Rozumiesz? No, ja teraz rozumiem, ale po prostu ja nie wiem, no i co, wbite są w ziemię, czy co? No nie, no w sushi. Ja ci chciałem tylko pokazać w tym miejscu, jak to wygląda. No, ja nie wiem, nie możemy coś się zrozumieć zupełnie. Ja nie wiedziałam w ogóle, jaki ty chcesz koncept tego. No może poczekaj, może gdzieś tutaj zrobić, tylko że to się łączy z tym. Nie wiem. Że tutaj mamy w ten sposób? Nie wiem. Złapane? Albo ktoś próbuje złapać, tylko nie wiem, czy zrozumieją, że to jest co. Agu. To może jednak wbite w blok po prostu. Zrób tak, patrz, pokażę ci. Tutaj, o. I w tym miejscu, po prostu, wyciągnięte kawałek do góry, żeby było widać, że to są pałeczki. Tylko tyle. No dobra, dobra. I masz pałeczki wbite w tym momencie w sushi. To co i będzie rybą? Spoko, co? Okej, okay, i właśnie ryba, bo to jest, ja chciałem takiego coś łososiowatego tutaj zbudować. Wiesz, i tak co, się to staram. Ja zrobię miseczkę z sosem sojowym. Może być, spoko będzie. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Taki malutki pojemniczek. Dobra, dwie minuty nam zostały, więc tak fajnie byłoby przyspieszyć troszkę. A tutaj, o, ja właśnie chcę zrobić taki typowo odkrojony kawałek ryby, żeby to było, wyglądało jak mięso. I teraz wezmę płytki. Płytki w kolorze dżunglowym. Słuchajcie, właśnie dlaczego wybrałem ten kolor? Bo to jest kolor łososia. Jak ktoś z was jeszcze nigdy nie widział na przykład sushi albo koniecznie konkretnie tej ryby, to właśnie łosoś ma taki kolor, jeśli chodzi o swoje mięso. To jest taki kolor łososiowy. Tak nawet się nazywa chyba, szczerze, nie? No jest taki kolor, oczywiście. Dobra, okej. Okay. Także mamy tutaj... W miseczce mam nadzieję, żeby wyglądać to jako taka pokrojone taka mięso. Miseczka. No i oczywiście, słuchaj, ostatnia najważniejsza rzecz, czyli sos wasabi, który jest takim też nieodłącznym elementem tego. No takie i mam wrażenie. Jeszcze dobrze, moglibyśmy imbir tutaj postawić, żeby wiesz... No ale ciężko zbudować imbir, żeby było widać, że to imbir, tak prawdę mówiąc, nie? Marnowanym imbirem mogli smak wyczyścić. Dokładnie. To ma wszystko swoje zastosowanie. To jest strasznie śmieszne, jak dużo jest takich drobnych rzeczy w tym, nie? W jedzeniu, no, jedzeniu właśnie... sushi. Sushi. Okej. Okay. Zróbmy tak. Tak może? Jejku, okay. Ja nie wiem, ja czuję, że ta miseczka to trochę za duża mi wychodzi teraz. Nie, no dobra wychodzi. Oje, no teraz za duża, była dobra bez tego. Zrób tylko tą krawędź tutaj, o i tyle. I wystarczy tego tyle. Dobra. Dobra. Tutaj o i sztos i niech będzie. Super, to mamy sos sojowy, mamy wasabi na spodku. Tutaj mamy rybę, która jest nadkrojona. Fajnie wygląda. Mamy sushi, no i będzie chyba widoczne, dobra. 30 sekund nam zostało do końca. Ja myślę, że można pałeczkę jeszcze tylko wyciągnąć odrobinkę o jeden wyżej. Okej, okay. I super. I teraz już widać jak to, no tak, no mniej więcej chyba widać, można, co? Można zrobić w ten sposób, że one są już jednak na górze jakoś połączone jeszcze, że nie rozerwał. Tak? Wiesz, nie. Wiesz, no co, czasami chyba... masz też takie żabki, że możesz Nie, to będzie lepiej tak wyglądało pojedynczo. Po prostu, że widać, że to są pałeczki to i tyle, bardzo, co? To bardzo japońskie, tak wiesz, perfidnie wbite w to jest totalnie nie japońskie. Totalnie nie. Okej, okay. Słuchajcie. To takie bardziej europejskie jedzenie sushi. Tak, wbijanie, nadziewanie na ten, na pałeczki i sushi. Zobaczmy, jak inni zbudowali. Okej, okay. No i znowu jesteśmy pierwsi, o, no kurczę. Nie. Nienawidzę tego, słuchajcie, bo zawsze jak jest się pierwszy, to jest to tak, kurczę, oceniane no tak przeróżnie przez ludzi. No i zazwyczaj nie, raczej negatywnie. Nadzieję, dobrze ocenią. Bo nie ma punktu odniesienia, nie? To jest takie wielkie sushi. Aha, no jest to okej, okay, no powiem. Okej, dam okej. Okay. No wygląda to mniej więcej jak sushi. Okej, okay, aha. To takie ozdobne sushi, wiesz? Ale to kurde, ja strasznie nie lubię jak jest 2D, kurde. Ja też, mogli chociaż wyciągnąć tam ze 2-3 kratki, albo zrobić mniejsze, ale no, szersze. Okej, okay, i to jest sushi, spoko, no zbudowali no, człowieka i już sushi. Będzie, już będą inaczej patrzeć na to, kurczę, okej. Okay. To na wynos ktoś sobie no, dokładnie. Dobra, zobaczmy co dalej. Tutaj ktoś, kto robi sushi. O, to jest w ogóle sushi świetne. Bar chyba, wiesz, żeby to się przesuwa. Świetne, świetne. Tak, dobra, ja daję gut w takim razie. No, ale czuję, że jak zawsze, przez to, że byliśmy pierwsi, odpadniemy dzisiaj w pierwszej kolejności. Myślę, powyżej 5. miejsca na bank będziemy. Sushi, powiem ci szczerze, że mi się podoba, daje gut. Jest okej. Okay. To miały być pałeczki, tutaj widzę. Też całkiem spoko. Takie dwie deski po prostu położone. Też fajny pomysł. No, to dobra. Mega. Dobra, widzę, że to już nas pozamiatało okay, tak z pełności. Daję gut. Ja też daję gut. I też masz wasabi. Taki obwiązany. No, okej. Okay. I mamy tutaj ośmiornicę w środku. Też ciekawy dość pomysł. Ciekawy pomysł, daje okej. Okay, ale no. nie podoba mi się wizualnie.
Mogło być trochę, dokładnie, mogło być trochę bardziej tak jakoś dopracowane. No tu też pojedynczy kawałek. Japonia i pojedynczy kawałek właśnie. No, gdyby było troszkę więcej, wiecie, bo to tak zawsze starajcie się, tak, wiecie, wyczerpać temat na maksa. Sushi zwykle występuje właśnie w kilku tych, to nie jest pojedynczy kawałek. Niekoniecznie musi być takie wielkie sushi przecież, a można zbudować po prostu coś dodatkowego. W ogóle odblokowałem jakiegoś achievementa. Nie wiem, coś ciekawego, dobra. No i tutaj też takie typowe sushi, no też okej. Okej, troszkę mało takiego właśnie wybuchowego tego wyglądu. Zobaczmy, spójrzmy, jak to wygląda. Patrz, i tu są fajnie zbudowane pałeczki, dokładnie tak chciałam je zrobić. O, ja rozumiem, właśnie chodziło ci o to, że one są połączone, tak. One to tak, takie bardzo charakterystyczne łączenie. No ale przy patykach ciężko było to zrobić jakoś. No tutaj tak niestety, jakby. Ale dałabym tu. Ja też nie widzę za bardzo, widzę, co to ma być. Co to jest. No, kurczę. A już bynajmniej nie przypomina to sushi. Dobra, i tu też mamy. Fajne pałeczki zrobione. Tutaj mamy taką łódkę sushi, jakby, nie? To jest takie jakby drewniane. Taki podłużny półmisek, wiesz? Okej, spoko. Po skosie łatwiej zbudować te pałeczki, zdecydowanie. Teraz tak widzę. No i tu mamy też takie sushi. To właśnie nie zrobiliśmy tego przepasanego na tym. Tą linką, jakby. To było chyba najlepsze. Pierwsze miejsce jednak! Kurczę! Ej, jestem mega zadowolony w takim razie, słuchajcie. To jednak obaliliśmy nasz mit, że pierwsi zawsze przegrywają w tym wszystkim, co? No szczerze, uważam, że tym razem nam się upiekło, chociaż tak naprawdę nie uważam, żeby nasze sushi było jakieś super wyjątkowe. Nie było, ale według mnie i tak całkiem ładnie zbudowaliśmy, postaraliśmy się. Słuchajcie, to było na tyle z naszej strony, także dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, tutaj wbijacie do Agir, której kanał macie w tym momencie ekranie końcowym. Trzymajcie się na razie, cześć! Aż mnie zasłoniło, nie zdążyłem, pokażę się wam jeszcze na chwilkę. Możecie mnie zobaczyć tutaj, halo. Jak się staram na chwilę, ale tak ciężko idzie. Próbuję do ciebie iść. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć! A, patrz, przyszłam do ciebie.